Wysokosprawny chromatograf cieczowy firmy Jasco jest wykorzystywany do jakościowej oraz ilościowej analizy składników żywności. Zasada analizy chromatograficznej polega na rozdziale składników mieszaniny na kolumnie chromatograficznej, a następnie rejestrowanie poszczególnych składników w postaci plików chromatograficznych na tzw. chromatogramie. Analizowane próbki są dozowane na chromatograf cieczowy albo ręcznie za pomocą strzykawki lub też automatycznie za pomocą nastrzykiwacza automatycznego. Wynik analizy chromatograficznej jest zapisywany w postaci chromatogramu, w którym dla każdego piku jest przypisana odpowiednia substancja, która znajduje się w tej badanej mieszaninie. Obecny w naszej katedrze nowoczesny chromatograf cieczowy firmy Jasco jest zaopatrzony w tzw. detektor diodowy, który ma możliwość identyfikacji poszczególnych pików chromatograficznych na podstawie widm absorpcji i jednocześnie istnieje możliwość przedstawienia tego chromatogramu w postaci trójwymiarowej, czyli w tym przypadku chromatogram pokazuje czas retencji, pole powierzchni oraz długość fali. I w zależności od rodzaju stosowanej kolumny chromatograficznej w naszej katedrze dokonujemy analiz różnych substancji chemicznych, np. białek, cukrów, aminokwasów, konserwantów, antyoksydantów, związków polifenolowych, zamienników cukru, np. aspartamu, acesulfamu lub też alkaloidów występujących w kawie i herbacie. Analiza tych produktów umożliwia nam stwierdzenie, w jaki sposób proces przechowywania lub też przetwarzania żywności wpływa na zmiany zawartości przeciwutleniaczy, które oznaczamy chromatograficznie, przeciwutleniaczy, które są bardzo ważnym składnikiem żywności o właściwościach prozdrowotnych. W ten sposób ocenia się na przykład różnice pomiędzy herbatami fermentowanymi, a niefermentowanymi, pomiędzy kawami o różnym stopniu wypalenia, czyli pomiędzy kawą zieloną, a kawą jasnopaloną, średniopaloną, ciemnopaloną. Bada się na przykład wpływ kiełkowania na zmianę zawartości przeciwutleniaczy w kiełkach różnych roślin, a następnie można korelować wyniki uzyskane z analizy chromatograficznej z wynikami aktywności antyoksydacyjnej oznaczonej innymi metodami analitycznymi. Bardzo ważnym etapem w analizie chromatograficznej składników żywności jest wstępne oczyszczenie próbki. Jeżeli próbka zawiera wiele zanieczyszczeń, np. zanieczyszczenia białkowe albo tłuszczowe, to najczęściej stosuje się metody ekstrakcji tłuszczów w tzw. aparacie Soxleta albo metody odbiałczania, a jeżeli to nie pomaga, to stosujemy takie specjalne kolumienki w fazie, do ekstrakcji w fazie stałej, czyli kolumny SPE, na których następuje oczyszczenie próbki, a jednocześnie jej zatężenie. Czyli w ten sposób my możemy analizować substancje, które występują w bardzo dużym rozcieńczeniu, na przykład załóżmy jakieś pestycydy albo herbicydy w wodzie pitnej, w wodzie źródlanej i po zatężeniu tych substancji możemy poszczególne substancje, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu, oznaczać już właśnie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Katedra dysponuje również innymi chromatografami do analizy chemicznej, do analizy składników żywności. Posiadamy trzy chromatografy cieczowe. Najnowszy chromatograf cieczowy firmy Jasco, wyposażony w detektor diodowy oraz nieco starszy chromatograf cieczowy firmy Merck, który jest wyposażony w dwa detektory, detektor spektrofotometryczny oraz detektor refraktometryczny, przy czym na tym chromatografie firmy Merck możemy również oznaczać zawartość cukrów, zawartość substancji, które nie absorbują światła i w tym przypadku detektor refraktometryczny jest nieodzowny do analizy tej grupy substancji. W związku z tym możemy na przykład oznaczać zawartość cukrów w miodach, w ziołomiodach, w różnego rodzaju sokach, koncentratach. Możemy na przykład odróżniać miody naturalne od miodów sztucznych. Możemy wykrywać zafałszowanie miodu. Poza tym, stosując detektor spektrofotometryczny, na przykład w chromatografii firmy Merck, możemy oznaczać przy jednej długości fali
zamienniki cukru. Bardzo popularne substancje, które są stosowane na przykład dla osób chorych na cukrzycę, takie jak aspartam, acesulfam, sacharynian sodu, składniki stevii, czyli naturalna substancja słodząca. Bardzo ważnym elementem w trakcie pracy przy analizie chromatograficznej są odpowiednie warunki analizy. I tutaj musimy dysponować bardzo czystymi odczynnikami, które są najczęściej produkowane przez firmy, które również dostarczają sprzęt chromatograficzny. W pomieszczeniu musi być zamontowana klimatyzacja, tak żeby temperatura pomieszczenia była stała w trakcie całego czasu, który spędzamy na wykonywanie analiz. Ponadto używamy bardzo czystej wody, wody dejonizowanej lub też wody redystylowanej, tak żeby żadne zanieczyszczenia nie interferowały ze składnikami próbki, które chcemy oznaczać metodą chromatograficzną. Thank you.